Witam serdecznie, jest ze mną Łukasz Sochacki, jeden z bohaterów dzisiejszego zwycięskiego meczu MKS Trzebinia z LKS Jawiszowice. Łukasz, trzecie zwycięstwo z rzędu, także ta zwycięska passa została dzisiaj podtrzymana. No na pewno cieszy się ta passa, ale nie, no seria to tylko seria i skupiamy się na trzech punktach w każdym meczu. No właśnie, powiedz mi, bo dzisiaj to zwycięstwo w pełni zasłużone. Mimo tego początku no nie mogliście na te najwyższe obroty wejść, no ale później jedna bramka, druga po przerwie, kolejne. No i tak naprawdę po waszych akcjach to momentami też się ręce same składały do oklasków. No szkoda tej bramki, ale chcieliśmy więcej. Co więcej dodać? Powiedz mi, bo dzisiaj to jest twój najlepszy mecz w tym sezonie? A nie wiem, czy najlepszy. Na pewno miałem jeszcze kilka okazji dzisiaj dobrych. Jest dużo do poprawy, no ale liczy się, że jest bramka. No właśnie, bo dzisiaj też dostajesz szansę gry od pierwszej minuty. To dla ciebie, jak i dla każdego zawodnika, bardzo, bardzo ważne. Zacząłeś na skrzydle, później troszkę bardziej w przodzie. To jest ta optymalna twoja pozycja. Na skrzydle się czuję lepiej, jest więcej przestrzeni, ale dziewiątka jednak daje więcej możliwości. Na dwóch pozycjach czuję się bardzo dobrze. Mhm. I na skrzydle, i na... Aha. No właśnie, bo dzisiaj też ta współpraca chyba fajnie wyglądała, szczególnie gdy już po strzeleniu kolejnych bramek mogliście też grać z kontrataku. No i mogłeś wykorzystać ten swój największy atut, czyli szybkość. No tak. Dużo mi pomaga. Takie wyprowadzenie, tak jak Kowal tutaj na środku boiska, w przechwycie. Sytuacyjna taka akcja, ale dużo, dużo dodaje. No właśnie, teraz w tygodniu Puchar Polski, dziwna pora, bo 19 boisko ze sztuczną nawierzchnią, ale chyba chcielibyście awansować do tego finału. No na pewno byśmy chcieli, to jest zawsze szansa, choćby dla mnie właśnie, żeby się pokazać, chociaż teraz dostałem szansę przed. No i dla wielu zawodników. Jasne, także życzymy powodzenia w tym spotkaniu, a później kolejne 3 punkty, wyjazd do Pcimianki. Tak jest, i wszystko będziemy punktować.